little cold out. Jest 4 rano, a ja oglądam i streszczam jakiś shit. I to ultra shit, przecież to jest zombie shark. Mógłbym spać teraz, powinienem spać teraz, normalni ludzie teraz śpią. Co ja robię ze swoim życiem? No nie wiem, co ty robisz ze swoim życiem, nie wiem jak to będzie. Siemanko, witajcie w moim streszczeniu. Dzisiaj chciałem dostać raka, ale nie było aż tak źle. Nie. Czemu boisz się? Czemu mówisz nie? A sam wciskasz gówno swoim dzieciom biednym, że będzie dobrze, jeśli skończą szkołę, że będą kimś, a ja popierdolę. Zombie Shark, a czy ty już wszystkie masz? Zombie Shark, wybieram cię. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego tylko dwie kupy, milordzie? Gdzie jest trzecia kupa? Otóż kupa, o której będę mówił, nie jest aż tak zła, na jaką brzmi. No bo Zombie Shark z roku 2015, czego byście się spodziewali? Poważnego filmu? Na poziomie budżetowym demek? No nie sądzę. Natomiast mamy tutaj bardzo pięknego tripa, grupy znajomych. Grupa znajomych brzmi naprawdę jak jakaś nowość w horrorze. Wypływają sobie na pewną wyspę. Niemalże bezludną, ale trochę ludzi jednak tam się znajduje. W każdym razie niewiele, dlatego mówię prawie bezludną. Dlaczego się tam wybierają? Ogólnie 3 laski, które pracują w barze, plus jeden typek, który jest chłopakiem jednej z nich. 2 z nich są siostrami, także tak wygląda tutaj, powiedzmy, zarys postaci, a raczej tego, kim są. No i on oferuje wyjazd po prostu dosyć tanio w takie mało ekskluzywne miejsce. Jedna barmanka twierdzi, że, znaczy w sumie myśli, że pojadą na jakąś zajebistą wycieczkę. Jak docierają tam, to się okazuje, że jeden gościu obsługuje wszystko. Jest to jedna wielka speluna, melina, bo w barze to na przykład budynek wygląda tak, że jakby był opuszczony, a generalnie jakaś tam, jak to się nazywa, nie dyspozytornia, tylko recepcja, no wygląda jak, wiecie, jakaś budka dla menela, no ale okej, jadą się bawić, będzie super trip, no i koniec filmu. Nie no, powiem wam jeszcze, co się wydarzyło i jak się skończyło. New vacation spot on some island off the coast, Red Plum Island. Heard of it? Blue skies. Clear water.
To nie jest film Jima Wynorskiego, także spokojnie. Ten człowiek nie miał nic wspólnego z tą produkcją. Robiły to jakieś randomy dla Sci-Fi TV oczywiście. Syfy prezent na początku, jak widzimy, no to się bardzo cieszymy. I będzie rekin zmutowany. Dlaczego zombie shark w ogóle? Dlaczego zombie rekin? No tutaj oczywiście wina rządu, eksperymentów, które zlecają pewnej babce. Ona no jest dobrą kobietą i chce szukać lekarstwa, które pomoże ludziom na wojnie, że będą się szybciej regenerować. W sumie więc to jest takie bardziej, nie wiem czy lekarstwo, ale taki doping dla wojskowych, że na przykład jesteś ranny i dzięki temu twoje komórki potrafią się same regenerować. Brat jej zginął w wojnie, no więc na sentyment ją pierdolnęło i sobie tworzy takie coś. Oczywiście wymyka się to spod kontroli, bo jeden rekin inaczej zareagował niż się spodziewali. No i tutaj już wkracza wojsko do ratowania tej sytuacji. Wojskowi. Tak naprawdę to jeden, bo reszta w jakieś 5 minut po rozpoczęciu akcji umiera na skutek ataku rekinów. No, dobre wojsko. Dlaczego rekinów, a nie rekina? Bo mówiłem o jednym. Ten rekin na skutek ugryzienia innych rekinów, w sumie to nie, bo to jest źle sformułowane zdanie. Ten rekin gryzie sobie inne rekiny albo je wpierdala i zaraża je po prostu swoim zombie zjebem. Bycie zombie zjebem to jego motto. No i jest takim bystrym rekinem, jak to nawet mówią. I ta babka od eksperymentu i ten nasz wojskowy, czy tam ochroniarz, bo mówi, że też woli być ochroniarzem w sumie. No w każdym razie gościu, który biega z granatnikiem i robi rozpierdol. Jego ekipa właśnie zginęła, bo rekiny ją pożarły. Także ten zombiaczek zaraża inne, tylko że tamte są głupie i dają się złapać na byle jaką przynętę. Ten jest mądry, planuje, potrafi przechytrzyć ludzi i tak dalej, i tak dalej. Weź se wódki nalej. Ale to nie jest tak jak wy myślicie. To nie jest taki zły film jak te wszystkie gówna. Dlatego, że gdyby wypierdolić te wszystkie rekiny, te efekty z Painta oczywiście, wybuchy, wiecie, te sprawy, strzały z pistoletów, to nie byłby najgorszy film na świecie. Nawet interesowało mnie, i tak, jest tutaj coś takiego jak rozwój bohaterów, rozwój postaci, interesowała mnie wymiana dialogów między nimi, jak opowiadali jakąś tam swoją historię, co się kryje za tymi postaciami, szczególnie rodziców dwóch tych właśnie dziewczyn, tych sióstr, jak sobie rozmawiali. Plus tego, jak właśnie rozmawiała jedna z tych sióstr z tym kolesiem, z tym wojskowym, chyba był wojskowym w końcu. Chuj go tam wie, to tylko film. No i rzeczywiście to miało jakiś sens nawet. Można powiedzieć, że to są nieźle zarysowane postacie jak na gówno tego typu. Chociaż wcale nie musiałyby, mogłoby być to potraktowane jako czysta rozrywka, a jednak coś tam się dowiadujemy. I tak jak mówię, gdyby nie cała otoczka szarków z jebo zombie, można by z tego scenariusza, w ogóle z tego konceptu i założenia, wyjebując rekiny, czyli w sumie to założenie już umarło. No ale wiecie, o co mi chodzi, da się z tego coś ulepić, nie? You know, it's not sure what really went on over there, but rumor has it they were doing lots of testing, developing chemical warfare. Trzeba jeszcze trochę opowiedzieć o fabule, rzecz jasna. W końcu jest to streszczenie. Zanim na tę wyspę się dostali, właśnie była akcja w barze, ogólnie była bójka, jakiś tam dwóch kolesi, no i wtedy poznaliśmy te nasze kelnerki. No jedna to troszeczkę taka, która daje się za tyłek złapać podczas gadki z jakimś kolesiem, także nie powiedziałbym, że w 100% się szanuje. Natomiast spokojnie, produkcja o rekinach zaspokaja i dostarcza każdego elementu, który jest po prostu wymagany w tego typu filmie, czyli głupoty, zjebania i irracjonalnego konceptu jak najbardziej, ale oczywiście cyca tej laski, która właśnie jest jedną z barmanek, którą tam zabierają. Za zimno na opalanie. To ciało szkoda zakrywać. I to nie jest jedna z dwóch tych sióstr, tylko właśnie ta trzecia, która jest egoistką, ma wyjebane na wszystko i jak docierają do tej rudery, to tylko jęczy. Gdzie jest barman? Ja chciałem all inclusive.
jakoś tak się to mówi, all inclusive, tak? I w ogóle myślała, że cuda na kiju będą, a to po prostu jakaś melina. No i w pewnym momencie, jak przez jeden ułamek sekundy postanowiła, że nie będzie egoistką i pomoże jakiejś babce, którą wpierdala rekin, albo którą zaraz ma wpierdolić rekin, konkretnie to reporterka była, no to zginęła wtedy, także no twój tutaj spierdolicyzm był niepotrzebny w sumie. Mogłaś zostać sobie tą egoistką, a nie teraz filantropkę udawać i po prostu umierać w najgłupszy możliwy sposób. Jak oni tam już przybywają, to poznajemy całkiem sympatycznego gościa, który właśnie się zajmuje całym tym biznesem. Na początku pokazują nam, że na tej recepcji siedzi jakiś koleś i się nie odzywa i oni przyjeżdżają, gadają do niego, on wryty, jak słup soli. Nie wiadomo, o co chodzi. Okazuje się, że jest to jakiś menel i zaraz przybiega nasz czarnoskóry, puszysty śmieszek. I to on jest moim zdaniem najlepszą postacią w tym filmie, bo naprawdę ma poczucie humoru. Momentami sceny z nim są po prostu śmieszne, niektóre żarty nawet trafione. I rzeczywiście jest taki sympatyczny i no przyjazny koleś, na pewno byście go polubili. Natomiast jeżeli chodzi o całą resztę, to aktorsko wiadomo jak to w tego typu filmach wypada, natomiast całkiem nieźle zagrała ta babka, która ten eksperyment właśnie przeprowadzała. No i też cały ten wojskowy nie był najgorszy. I może jeżeli chodzi o rodziców, to też tam nie był jakiś poziom aktorskiej gry. Niemniej jednak relacja i tutaj właśnie jakaś chęć opowiedzenia czegoś o tych postaciach, a raczej dialog wyłożony, mówiący o ich dzieciach bardziej niż o nich samych, jednak miało to jakiś tam nawet minimalny potencjał. Natomiast koncept jest taki, że jak już tam się dowiadują na tej wyspie, że te rekiny tutaj będą atakowały, że będą niebezpieczne, no to ojciec desperacko chce pomóc, zanim ktokolwiek inny im pomoże. Ale jest sztorm i ani nie może pomóc ojciec jechać tam do nich, ani żadna pomoc nie może przybyć po prostu, bo nie da się wypłynąć, jest sztorm i chuj. No i chuj, no i cześć. Nasi bohaterowie w końcu się dowiadują, że to nie są zwykłe rekiny, tylko mają do czynienia z zombie rekinami. Czyli raz, że mogą zarażać same siebie i ten główny dowodzący stadem, ten bystry rekin, o którym wspomniałem, bo od niego się wszystko zaczęło, tylko i wyłącznie on był tym nieudanym eksperymentem, no mogło się to potoczyć tak, że tylko jego będą ganiać. Niestety on jest mądry i zaczął zarażać inne, żeby zebrać sobie cały team rekinów, które będą wpierdalać innych. Inne rekiny i innych ludzi też przy okazji. Znaczy nie innych ludzi, inne rekiny i ludzi. No i rzeczywiście zbiera sobie niezłą ekipę. Nasza banda znajomych i w ogóle ludzi, którzy się tam znajdują, ten czarnoskóry, ten wojskowy, stratatata, będą z nimi walczyć. Nawet czarnoskóry w pewnym momencie zbiera swoją ekipę, która też jest wystawiona na zagrożenie walcząc z rekinami. Także jest tutaj sporo takiej powiedzmy rozrywkowej, typowo pod tego typu filmy budowanej zabawy, no bo inaczej tego nazwać się chyba nie da. I pokażę wam moment, w którym znajdują głowę rekina, że się okazuje wtedy już tak na 100% wiedzą, że to nie są zwykłe rekiny, tylko one nie żyją, a jednak się okazuje, że są żywe. Nawet jak jest tylko głowa odcięta, to ten rekin dalej funkcjonuje, bo jest zombie, kurwa. Ja liczyłem na ten... Ja liczyłem, że w tym filmie właśnie trochę więcej tych zombiaków będzie. Może nie samych rekinów, ale też trochę ludzi, chociaż rekinów też. Ale no jednak jeżeli sam tytuł jest Zombie Shark, to nie tylko liczyłem na to, że będzie jakiś jeden popierdolony rekin, który wżera inne rekiny i jest nieśmiertelny i trzeba go rozjebać strzelając w głowę, bo tak się zabija przecież zombie. Dobrze, że czarnoskóry o tym wiedział, bo reszta strzelała gdzie popadnie. Sam wspomniał, że co, nie oglądaliście horrorów? Tak się zabija zombie. I właśnie miał rację. No i po prostu myślałem, że całe tło będzie wypełnione jakimiś ludźmi biegającymi, pozamienianymi w zombie. Okej, ta wyspa liczy małą ilość osób. Niemniej jednak zombiaków, jeżeli chodzi o ludzi, pojawiło się dwóch, może trzech. Także liczyłem raczej, że też będą biegały i nie dość, że rekiny nasze postacie będą chciały zagryźć i zaatakować. Głównie w wodzie gdzieś tam, to na lądzie jeszcze będą zagrożeni ludźmi.
I te rekiny, mimo że niby w wodzie, to na lądzie coś tam też się poruszały, trochę na plaży na przykład. W ogóle sam początek jeszcze filmu, gdzie dowiadują się, że te rekiny są, bo właśnie nasz czarnoskóry przyjaciel opowiada im, że no tam gdzieś dalej stoi jakiś zamknięty ośrodek, w którym kiedyś były przeprowadzone eksperymenty, ale... Znaczy jakieś tam badania nawet, w sumie nie eksperymenty, ale to było w latach 70. Teraz już nie ma żadnej opcji takiej, żeby coś tutaj się działo, to już jest dawno nieczynne. Kiedyś tam rekiny wypływały na brzeg i właśnie pojawiały się tutaj na naszej wyspie, teraz już coś takiego się nie dzieje. Były wykorzystywane, powiedzmy, też do tych badań w tym ośrodku, no ale kiedy to było? 50 lat temu. No bo jak nasi bohaterowie jeszcze płynęli na tę wyspę, to zauważyli, że właśnie znajduje się tam jakiś ośrodek, powiedzmy, opuszczony i się go zapytali o to i właśnie on im to wszystko wyjaśnił, co wam teraz powiedziałem. No i on to mówi i za chwilę po tym przypływa nieżywy rekin. No, co za przypadek, zbieg okoliczności. Ma jakąś dziurę, jakby ktoś go wygryzł wręcz, bo to jest ogromna dziura, gdzieś tam po prostu na swoim szkielecie ma wygryzioną. No i niby nie żyje, robią sobie z nim zdjęcia, wiecie, ta cytata Blondie, póki jeszcze żyła, hoho, zrobię fotkę na Instagrama. Chłopak, który ich zaprosił na tę wyspę, czyli chłopak jednej z sióstr, hoho, też sobie zrobię z nim fotkę, przy ryju mu po prostu głowę trzyma, no i po czym za chwilę ginie. Od takich komicznych właśnie, typowo w komputerze wykonanych śmierci, mamy również takie, gdzie po prostu bohater gdzieś tam upada do wody i ten rekin go wpierdala. Czy mamy takie rzeczy jak ukąszenia przez rekina, które powinny skutkować zarażeniem, skoro to są zombie i ktoś tam, kto został ugryziony, został zarażony, a na przykład nasz wojskowy został ugryziony, a nie został zarażony. Może czegoś nie wyłapałem w tej ultraambitnej produkcji, ale moim zdaniem, jeżeli mam rację, no to była to niekonsekwencja, trochę niespójność, no ale okej. What is the situation? That's a classified for now, man. Classified? It was dead! Mam cukierka Center Shock. Podobno jak go się zeżre, to nieźle daje kwasem po mordzie. Ale spokojnie, nie jest to reklama cukierków. Pod koniec jakiegoś randomowego materiału o streszczeniu po prostu zauważyłem go. Sobie zjem kwasa i będę mówił dalej. O kurwa. To nie był najlepszy pomysł. O! Mogłem to nagrać jako osobny odcinek. Cukierek Challenge, kurwa. A te czupsy. Ue! Normalnie tak na nie nie reaguję, ale po tej coli, która jest tak słodka, przecież 12 łyżeczek cukru na pół litra, to jak się wpierdoli coś takiego. Zabijcie mnie. Dobra. Wracamy do zajebistej fabuły, żeby już kończyć ten odcinek i nie przedłużać. Powiedziałem wam bardziej takie kluczowe rzeczy, z pominięciem oczywiście bardzo mało istotnych elementów. Przejdźmy może do po prostu zakończenia. Bo to jest jedna wielka ganianina. Tak naprawdę zginęły tylko te osoby, co wam powiedziałem do tej pory. No i plan jest taki. Zwabić te rekiny do tego ośrodka, gdzie ten eksperyment był przeprowadzany. I rozjebać wszystko w piździec. To jest dobry pomysł. Mają tam jakiś swój sposób na zwabienie ich, tylko pewne urządzenie musiało zostać naprawione. Po naprawie gościu od naprawy ginie, no ale nasza babka od eksperymentu je tam zwabia. I okej. Jeszcze zanim to się stanie, to docierają nasi bohaterowie do tego ośrodka. Przynoszą tę głowę tego rekina, o której wam wspomniałem. Bo ona szukała antidotum. Okazało się, że chuja to działa, więc wysadzamy wszystko. No i wzięli i wysadzili. Tylko że przez to zginęły jeszcze dwie osoby. Bo zginęła ta łapka od eksperymentu. Bo dała się ugryźć, kurwa, głowie rekina. Już mieli wysadzać, ale zapomniała jakieś buteleczki z lekiem i się cofnęła. Poleciała za nią też ta młodsza siostra i tamtą ugryzła głowa i zginęła. A siostra wybiega. Budynek zostaje zdetonowany i żeby zdążyć w ogóle się uratować, żeby przeżyć, wskakuje do wody, a tam wpierdala ją rekin. Prosto do paszczy mu skoczyła. Spytacie się, jakim chujem, skoro przed sekundą te rekiny zostały wysadzone. Zwabili je i wysadzili. Ale ten, którym wam mówiłem, że jest mądry, on jest mądry.
I on nie dał się wysadzić. Padumc. No i koniec filmu. Mamy super czarnego bohatera, tego śmieszka z początku puszystego. Mówiłem wam, on jest naprawdę spoko, on przeżywa. Nasz tutaj wojskowy przeżywa. Ta druga siostra przeżywa. I myślimy, że to koniec. Ale nie. Bo chcąc pomścić swoją siostrę, druga siostra, i to nie jest siostra Godlewska, staje się Rambo i stwierdziła, że rozjebie tego rekina, tego bystrego, który został. On ogólnie miał wbity harpun i tak pływał sobie z nim cały czas, bo chcieli go wcześniej zabić, dlatego miał ten harpun. On wypływa na brzeg, ona mu wyrywa ten harpun, później on zawraca atakować ją jeszcze raz, napierdala go tym harpunem, później przybiega czarny, rzuca jej broń i ona mu zajebała bułę i zginął ten rekin w końcu. Także sytuacja zostaje opanowana tak naprawdę. I teraz już znowu myślimy, że to koniec, ale nie. Co się okazuje? Że połknięta wcześniej jej siostra młodsza żyje i dalej jest w tym rekinie. Identycznie jak w Sharknado, które streszczałem jakiś czas temu. I byłem pewny, że tutaj dokładnie będzie to samo. I po części tak było. Też rozcina rekina i wyjmuje swoją siostrę, która przeżyła jakimś cudem w żołądku tego rekina. No ale ona już się zamieniła w zombie, więc niestety musiała dokonać tego haniebnego czynu. Zabić własną siostrę kosą w łeb. Bo i tak by ją zagryzła. Życie, no co? Co mogę wam powiedzieć? No życie. Tak się dzieje. Szkoda, bo... Znaczy szkoda nie. Szkoda to było w Rekinado, że tak cukierkowo to potraktowali. Tutaj gdyby było tak samo, identycznie jak tam, też by było to takie ultra naciągane, nie? Że rozcinasz żołądek rekina i tam ratujesz swoją siostrę. Tam przeżyła babka w Sharknado, tutaj została zamieniona w zombie i nie przeżywa. Czyli finalnie te trzy osoby, które już miały przeżyć, przeżyły, reszta nie. Także dobrze, że nie podkoloryzowali tego, tylko że jednak to było bardziej takie, wiecie, ryjące łeb, nie? Okej, spoko. Myślę, że wszystko, co istotne wam powiedziałem, jeżeli można nazwać cokolwiek w tej produkcji istotnym, ale żeby wam nie marnować półtorej godziny życia, no to wiadomo, streszczenie, nie? No już teraz ten cukierek dobrze smakuje, bo guma została słodka. Także, nie wiem, jakieś śmieszne sceny, jak jeszcze gdzieś tam wynajdę, o których zapomniałem, to wam wstawię na początku pewnie filmu, czy tam coś jeszcze na koniec, czy gdzieś po środku, jakiś dopisek ewentualnie, czy coś. Bo pewnie zdarzy się, że o czymś zapomniałem. Tak się właśnie kończy ta nasza produkcja. Tak jak mówiłem, nie jest najgorsza na świecie. Te postacie i tak dalej, całkiem nieźle zbudowane, nie wszystkie, ale jednak. I bardzo mi się podobał ten czarnoskóry humor tutaj. Czarnoskóry humor, kurwa jak to brzmi. Ale wiecie o co mi chodzi, o tego gościa. Odbijam się po tej coli, przepraszam bardzo. Nie chcę być tutaj niekulturalny. Kurde. Uspokój się. Gardło. W każdym razie, ocena ode mnie to jest 2 na 10. Dwie kupy i dwójeczka. Trochę hipokryzja, nie, trochę niespójność. Bo jak są trzy kupy to jest 1, a jak są dwie to jest 2. No ale nie, to po prostu tutaj jest odwrotna chronologia. Achronologia. Ocena 1 to 3 kupy. Ocena 2, 2 kupy. Tu się zgadza. Ocena 3 to była 1 kupa. Po prostu odwrócona skala, nie? Rozumiecie dlaczego? Bo im gorsza produkcja, tym więcej kup, wiadomo. Także ode mnie to już na tyle. By było... Nie miałem jakichś większych mindfucków oglądając ten super horror. Po prostu myślałem, że będzie więcej ludzi, tak jak mówiłem, biegających jako zombie i tak dalej. I spodziewałem się może jednego czy dwóch rekinów, a było ich więcej, także mniej ludzi, więcej rekinów, ale w sumie spoko, bo jak na tego typu produkcje. Naprawdę było dużo filmów, w których dużo więcej rzeczy niszczyło mi mózg. A tutaj było tak przyjemnie i jak się wywali te wszystkie rekiny, to jak na telewizyjny shit, nawet znośna produkcja to się wydaje. Tak więc 2 na 10 ode mnie to dostaje. Oczywiście nie polecam mimo wszystko. Średnia na filmie by 2-1. Filmy, które oceniałem na 1 miały wyższe średnie, nie wiem, może ja mam dziwny gust, ale naprawdę nie było najgorzej. Jeżeli mieliście styczność z Zombie Sharkiem, oczywiście skomentujcie koniecznie, jak wam się podobało to cudo. Chociaż wątpię szczerze, że ktokolwiek miał styczność z tym czymś, ale na pewno ktoś się trafi. Jeżeli nie, oczywiście nie oglądajcie, tylko dajcie znać, jak wam się podobało super bezużyteczne streszczenie i czy cieszycie się, że zmarnowaliście kilkanaście, dziesiąt minut swojego życia. No ja zmarnowałem trochę więcej oglądając to, także wiecie, nie? Jaka jest sytuacja? Półtorej godziny versus 25 minut. Jednak skala jakaś tutaj jest. Ja się z wami na dzisiaj żegnam. Do zobaczenia.
Zombie Shark pozdrawia. Trzymajcie się. Siema.